Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Opowiem Wam o profesorze Władysławie Bartoszewskim. To jest jedna z nielicznych osób, którą szanuję i cenię za poglądy i za to, kim był, co sobą reprezentował. Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 roku i urodził się w tym samym dniu co Mikołaj Kopernik. Myślę, że o Mikołaju Koperniku też trochę Wam opowiem. Ja co prawda opowiadałam o Bartoszewskim i o Koperniku wśród moich znajomych, ale myślę, że tutaj na mój kanał też warto o tych dwóch postaciach opowiedzieć i nagrać o nich film. O Koperniku powiem w innym terminie. No i jak się domyślacie, zupełnie inną ścieżkę życia miał Kopernik i Bartoszewski, pomimo tego, że urodzili się w tym samym dniu. No ale różniło ich paręset lat. Władysław Bartoszewski, to co ma zapisane w portrecie tarotowym i to w jaki sposób jego życie wyglądało i kim był i czym się zajmował, myślę, że idealnie prawie w 100% wykonał to, co pokazuje mi portret. Po pierwsze, jego traumatyczne wydarzenia, które przeżył podczas wojny. Ma kartę wieży w negatywie. Jak wiecie, on został internowany, wywieziony po prostu do obozu w Oświęcimiu, przeżył obóz w Oświęcimiu. W PRL-u po wojnie też nie miał lekko, ponieważ został zamknięty w więzieniu za takie, a nie inne poglądy. Siedział tam trochę i dopiero wyszedł z więzienia wtedy, kiedy Pałac Kultury już stał. Więc we wspomnieniach Władysław Bartoszewski mówi, że dla niego było to szokiem, że wszedł do więzienia i zostawił za sobą Warszawę taką, jaką widział po wojnie, a wyszedł z więzienia i nagle stoi pośrodku niczego Pałac Kultury. Także to możecie przeczytać u niego w jego autobiografii albo w jego wspomnieniach. Także tak zrealizowała się ta wieża. Trauma wojny, trauma więzienia stalinowskiego w Polsce, szykanowania, no i życie na pograniczu w sumie życia i śmierci, tak, jeśli chodzi o tą wieżę. Ale co pozwoliło Władysławowi Bartoszewskiemu przetrwać, tak? Ale przetrwać nie fizycznie, bo każdy z nas, nasz organizm ma jakieś granice przetrwania, ale głównie psychicznie. Na harmonii wewnętrznej Władysław Bartoszewski ma kartę sprawiedliwości. Na wnętrzu ma kartę mocy. Na misji życiowej ma kartę śmierci. Jak on ma pracować z misją, ma kartę głupca, czyli z tą śmiercią, jak ma pracować, tak? No i co jeszcze, jaką ma karmę? Karmę ma gwiazdy, czyli te wszystkie karty mówią o tym, że po pierwsze, on był bardzo silny wewnętrznie, silny psychicznie, moc na wnętrzu jest bardzo silna psychicznie, fizycznie również, bo moc psychiczna, siła psychiczna przekłada się na siłę fizyczną. Kiedy te dwa elementy ze sobą współpracują, psychika i ciało, czyli nasza fizyczność, wtedy jesteśmy w pewnym sensie nie do złamania. Na misji życiowej karta śmierci mówi o tym, że Władysław Bartoszewski miał nie taką zwyczajną misję życiową. To znaczy, nie chodzi mi o to, że on był Bóg wie kim i miał Bóg wie jaką rolę odegrać w państwie polskim, ale karta śmierci nie jest zwykłą kartą. Znaczy, żadna karta tarota nie jest zwykłą kartą, ale karta śmierci jest, sugeruje już na wstępie, że ma się
większą rolę do spełnienia niż inne osoby, na przykład niż, nie wiem, osoby mające misję życiową w Gwieździe, albo w Wisielcu, albo w Eremicie i tak dalej, bo na różnych poziomach to się różnie realizuje. Śmierć na misji życiowej, czy na wykonaniu misji, czy jak pracować z misją, pozwala nam, albo właścicielowi takiego portretu, na dogłębną regenerację psychiczną, emocjonalną i fizyczną i niezniszczalność. To jest to, o czym ja zawsze Wam mówię. To jest silna karta, nie do złamania, niezniszczalna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze posiadacz takiej karty na misji czy na no właśnie różnych innych pozycjach ma tą siłę wewnętrzną, która przekłada się na siłę zewnętrzną, ponieważ on się, śmierć pozwala na szybką regenerację, na regenerację psychiczną, regenerację emocjonalną, regenerację fizyczną. Owszem, śmierć w niektórych przypadkach, o których ja Wam opowiadałam, mówi o fizycznej śmierci, ponieważ, nie wiem, dusza miała taki plan i koniec, ale w wypadku Bartoszewskiego ta śmierć pozwoliła mu przetrwać wszelkie burze, ale takie, słuchajcie, burze z piorunami właśnie w tej wieży, ponieważ on za pośrednictwem tej karty śmierci w misji miał wykonać, miał do wykonania coś większego. Miał dać świadectwo, tak? Jeśli weźmiemy pod uwagę jego napisane książki o Oświęcimiu, czy o działalności hitlerowskiej, czy no nie wiem, nawet armii sowieckiej, czy jego wspomnienia z więzienia stalinowskiego, te wszystkie książki miały dać świadectwo historyczne, tak? Na coś. To, na to pozwoliła mu ta śmierć. Jak ma pracować z misją, ma kartę głupca. Jak wykonać tą misję, ma kartę gwiazdy. Czyli ta śmierć pozwoliła mu na regenerację, gwiazda razem z głupcem, nie tracenie nadziei, tak? Nie zostawieniu czegoś za sobą w tej karcie głupca, wyciągnięcie oczywiście z tego wniosków, bo on ma na harmonii wewnętrznej kartę sprawiedliwości, więc nie przyszedł do porządku dziennego z tym, co jemu się przydarzyło, co przydarzyło się Europie w Polsce, to znaczy Europie i Polsce podczas II wojny światowej i jemu prywatnie w więzieniu stalinowskim, ale ta śmierć razem z gwiazdą i głupcem spowodowała taką kombinację, że Władysław Bartoszewski zregenerował się dość szybko psychicznie, emocjonalnie. O tym mówi głupiec i gwiazda, no i śmierć tym bardziej. Śmierć u podstaw, potem gwiazda i głupiec. No i ta sprawiedliwość z harmonii wewnętrznej kazała mu ciągle, czy pchała go do tego, motywowała go, aby być przyzwoitym. To właśnie Władysław Bartoszewski powiedział, to jest jego powiedzenie, czy jego wyrwane z kontekstu zdanie, warto być przyzwoitym. Nikt inny nie potrafiłby tego powiedzieć i tego by nie zrozumiał w 100%, kto nie miał właśnie sprawiedliwości na harmonii wewnętrznej albo na wnętrzu, tak, w portrecie tarotowym. Władysław Bartoszewski doskonale rozumiał to stwierdzenie, warto być przyzwoitym i on je stosował. On się stosował do tego, bo czuł tak wewnętrznie. Sprawiedliwość na harmonii wewnętrznej również pchała go do tego, aby no też między innymi rozliczać się, tak? Rozliczać się z takimi, a nie innymi wydarzeniami i oddawać sprawiedliwość różnym narodom świata. Słuchajcie, przecież Władysław Bartoszewski został odznaczony przez organizację żydowską jako sprawiedliwy wśród narodów świata, dlatego że w czasie wojny zachowywał się tak, a nie inaczej, tak?
Więc ta sprawiedliwość tak jakby uzewnętrzniła się u niego dosłownie w tym momencie. Poza tym Władysław Bartoszewski był dwa albo trzy razy, teraz już nie pamiętam, polskim ministrem spraw zagranicznych, tak? Ta sprawiedliwość również mówiła o tym, że on zawsze był blisko jakichś struktur państwowych, politycznych niekoniecznie, bo Władysław Bartoszewski raczej nie chciał, czy myślę, że nie chciał, ale też nie czuł takiej potrzeby przynależności do konkretnej partii, chociaż miał skrystalizowane poglądy takie, a nie inne. Myślę, że gdyby dzisiaj żył, to byłby bardzo krytyczny wobec IV Rzeczypospolitej i osób rządzących w cieniu i jawnie. I jego głos, stanowisko i opinia odbijałaby się głośnym echem, tak? Nie tylko w Polsce, również za granicą. Ale ta sprawiedliwość na harmonii wewnętrznej to właśnie te stanowiska państwowe, które on piastował, czy w organizacjach różnych, nie wiem, pozarządowych czy rządowych również. On był osobą pożądaną ze względu na to, kim był, na to, co sobą reprezentował i na to, jaki był, tak? On również, ta sprawiedliwość, tak, również motywowała go do tego, aby razem z Helmutem Kohlem być architektem, że tak to nazwę, nowej Europy, nowego porządku po upadku żelaznej kurtyny. Nie tylko zresztą z Helmutem Kohlem, z wieloma innymi politykami, ale to nie było, słuchajcie, u Władysława Bartoszewskiego wykonywane czy czynione ze względu na swój własny interes, czy jakiś swój prywatny interes, czy interes jakiejś partii, krótkoterminowo. Nie, ta sprawiedliwość we wnętrzu, właściwie na harmonii wewnętrznej i na to, kim był Władysław Bartoszewski, jego czyny, jego słowa miały szerszy kontekst, kontekst interesu Polski jako kraju, jako niezależnie od barw politycznych, bronienia interesów Europy, tak, niezależnie od barw politycznych, tylko jako struktury, jako kontynentu, tak? Także ta przyzwoitość Władysława Bartoszewskiego powodowała, że on był po prostu między innymi dlatego kryształowo czysty. Jaki ma leitmotiv Władysław Bartoszewski? Ma kartę cesarza. Tego, czego on nie przerobi, to co będzie do niego ciągle wracało jak bumerang. No to cesarz razem ze sprawiedliwością możemy wziąć pod uwagę właśnie te jego stanowiska wysokie, tak? W strukturach państwowych. Wspomniałam wam o ministrze spraw zagranicznych. I również jako innych, tak? Uczestniku czy szefie jakichś innych struktur rządowych, pozarządowych, ponieważ Władysław Bartoszewski miał dużo różnych innych aktywności poza polityką. On również wykładał na Uniwersytecie w Ludwigshafen, był tam profesorem. Także wiecie, to nie tylko w Polsce Władysław Bartoszewski był znany. On był szanowany w Niemczech, szanowany w Izraelu, znany w Europie. Po prostu, tak? Także ten cesarz razem ze sprawiedliwością może o tym mówić, że Władysław Bartoszewski choćby nie chciał, to musiał, albo z zewnątrz przychodziło do niego, proponowano mu takie stanowiska, a nie inne w tym cesarzu, tak? W tym leitmotywie, no bo taka, a nie inna była historia za nim, tak? Takie, a nie inne, miał publikacje książkowe, wykładał na uniwersytecie, był wykształcony i miał otwarty umysł, jakby nie było. Jaką ma karmę Władysław Bartoszewski? Ma kartę gwiazdy. To jest ta sama gwiazda, w jaki sposób wykonać misję. Także ta karma z gwiazdy i w jaki sposób wykonać misję, ta gwiazda, podwójna gwiazda, mówiła o tym, że nie możesz się załamać. Właściwie u ciebie nie istnieje takie słowo jak załamanie się i strata nadziei. Nie, gwiazda jest
zawsze patrzeniem do przodu, tam za rogiem czeka na mnie coś dobrego, w moim życiu czeka mnie coś dobrego i jestem pełen optymizmu i wiary. Jeżeli nawet teraz jest nie tak, jak chciałem, czy okoliczności zewnętrzne są nie takie, jak chciałem i ja znajduję się w takiej, a nie innej sytuacji, to ta gwiazda o tym mówi, nie martw się. Wszystko ci wyjdzie na dobre. Wszystko się skończy, wszystko będzie dobrze, o tak w skrócie można powiedzieć. No i to wnętrze w mocy, tak, o której mówiłam na początku, to wnętrze nie pozwalało Władysławowi Bartoszewskiemu się załamać, tak, emocjonalnie i psychicznie, ponieważ on był silny. No i Władysław Bartoszewski, słuchajcie, do ostatnich swoich dni, on pomykał jak młody jeleń. Zawsze, jak czytałam różne wspomnienia o Władysławie Bartoszewskim, dziennikarzy, czy jego studentów, czy polityków, to wszyscy mówili to samo. Władysław Bartoszewski chodził tak szybko, że trzeba było za nim biec. I nawet jako naprawdę w bardzo zaawansowanym wieku. Ta moc we wnętrzu, moc jest też między innymi, słuchajcie, sprawnością fizyczną, tak? Co prawda na pozycji wnętrza u Władysława Bartoszewskiego, ale ta pozycja wnętrza przekładała się tak jakby na jego zewnętrze i jego zdrowe nogi, że tak to nazwę. On mógł pomykać, tak? Zanim ludzie biegli, bo nie wiem, chcieli wywiad czy opinię na jakiś temat, czy studenci chcieli się z nim umówić albo coś wyjaśnić. Nie, Władysław Bartoszewski, on był ciągle w biegu, ciągle w ruchu, no i za nim trzeba było biegać. Na zewnątrz był magiem, także no ja nie muszę wam chyba nic tłumaczyć, jeśli chodzi o maga i jego, jak ludzie odbierali Władysława Bartoszewskiego jako maga. Człowiek, który bardzo ciekawie opowiada. To jest coś na takiej podobnej zasadzie, jak o Tadeuszu Steciu wam mówiłam, tak? Mag opowiada ciekawie, mag stosuje takie sztuczki, ale w tym wypadku Władysława Bartoszewskiego nie, że on chciał zaciemnić komuś oczy, tak, czy wyprowadzić w pole, ale mimika takiego człowieka, tak, gestykulacja, słowa do tego dodane powodowały, że takiego człowieka chciało się słuchać, tak, jego wykładu, czy jego, nie wiem, expose, czegokolwiek. I chciało się rozumieć to, co on mówi, albo przynajmniej zastanowić się nad tym, co on mówi. Także no, mag idealnie pasuje do Władysława Bartoszewskiego na jego zewnętrzu, tak? Czyli jak ludzie go postrzegali, albo jak on dawał się ludziom postrzegać. Na jeszcze jedna karta ważna na pozycji talentów, błogosławieństw, nadświadomości. Bartoszewski ma kartę diabła. I ten diabeł właśnie pozwalał czuć się jemu swobodnie przed kamerami, wśród dziennikarzy, na świeczniku. On miał tak jakby naturalny taret. Razem z tym magiem, słuchajcie, diabeł potrafił zrobić w cudzysłowie show, bo Władysława Bartoszewskiego to słowo to tak trochę obraźliwe w jego kontekście, ale show w takim sensie, że właśnie dobrze czuł się przed kamerą, czy na scenie, czy no nie wiem, wypowiadając się gdzieś publicznie. Nie zbaczał z tematów, robił to, mówił i ciekawie. Ludzie słuchali go, tak? Słuchali, co ma do powiedzenia i brali pod uwagę to jego zdanie. Już nie tylko tacy szarzy jak my, ale również politycy na wysokim szczeblu i inni, którzy byli zaangażowani, powiedzmy, w sprawy polsko-żydowskie, pojednania, czy no nie wiem, złagodzenia konfliktów. Władysław Bartoszewski zawsze był przy takich okazjach obecny, tak, obecny. Dla niego zawsze ważne było może nawet nie złagodzenie, tylko w karcie sprawiedliwości chodzi o to, żeby owszem, ktoś przyznał się do winy, aby zostało powiedziane, ja też nie do końca postępowałem w porządku, przedyskutować to, rozliczyć się z tym, przerobić to
w swoim rozsądku, mózgu, intelekcie i nie chodzi o grubą kreskę. Nie chodzi o grubą kreskę, chodzi o coś, co my pamiętamy, co się wydarzyło i wyciągamy z tego wnioski. U Władysława Bartoszewskiego było ważne, myślę, że było ważne to, aby historia się nie powtórzyła, bo on robił wszystko w swoim życiu, żeby ta historia się nie powtórzyła, historia II wojny światowej. Dlatego były te jego aktywności, był zaangażowany w działalność współpracy z Izraelem, Niemcami również. Nie bez powodu również został kilka razy ministrem spraw zagranicznych. Robił wszystko, żeby między innymi ta historia się nie powtórzyła. I myślę, że w tych czasach, widzicie, trochę jestem teraz rozedrgana emocjonalnie, dlatego że Władysław Bartoszewski jest nielicznym z autorytetów w moim życiu. A jeśli chodzi o historię II wojny światowej, to ja do tego również emocjonalnie podchodzę i dlatego tak, taka jest moja reakcja po prostu, tak? Tak to się uzewnętrznia. A to już taką dygresję zrobię, jeśli chodzi o drugą wojnę światową, no ja wtedy, mnie wtedy na świecie nie było w tym wcieleniu, ale byłam w innym wcieleniu podczas II wojny światowej po drugiej stronie i dlatego jest taka moja reakcja, a nie inna. I dlatego do dzisiaj muszę to przerobić, to znaczy w tym wcieleniu muszę to przerobić. To znaczy ja dużo wiem na ten temat, dużo czytam, dużo studiowałam na ten temat. Znam fakty, które są ogólnie nieznane z tego względu, że po prostu ja muszę to w tym wcieleniu przerobić. Dlatego to jest teraz taka moja emocjonalna reakcja na wspomnienia o II wojnie światowej. A Władysław Bartoszewski właśnie robił wszystko, żeby ta historia, między innymi robił wszystko, żeby ta historia się nie powtórzyła i dlatego taka jego współpraca z krajami, które ucierpiały, czyli Żydzi, Izrael, no i Polacy, ale również współpraca z katami, oprawcami, czyli Niemcami, aby im coś uświadomić, aby nie wskazać może palcem, bo jemu nie o to chodziło, żeby wskazać palcem i to wasza wina i teraz pokutujcie kolejne pokolenia za to, ale żeby też im w jakimś sensie pomóc, tak? Nie wiem, czy rozumiecie mnie, co chcę wam powiedzieć, bo ja, jeśli zacznę ten temat, to znowu emocjonalnie do niego podejdę, także nie chcę go ciągnąć. Mam nadzieję, ufam wasz intelekt i ufam wasze zrozumienie podświadome tego, co chcę wam powiedzieć. Dobrze, może opowiedziałam, słuchajcie, tak trochę chaotycznie, powierzchownie o Bartoszewskim, ale chciałam tylko w tym kontekście o nim opowiedzieć, bo zazwyczaj tak jakoś w moich portretach tarotowych nie chcę dotykać głęboko prywatnych spraw tych ludzi. To jest ich prywatna sprawa, no i dlaczego ja mam publicznie o tym mówić. To było wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie mi w komentarze, ja chętnie na to odpowiem, bo łatwiej mi w tym momencie byłoby napisać niż coś opowiedzieć. Dziękuję wam za uwagę i do następnego filmu.